Państwu. Mam przyjemność powitać Was w imieniu Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. Nazywam się Ilona Posłużna, jestem przewodniczącą przedstawicielstwa regionalnego FMD w Krakowie. I dzisiaj spotykamy się w Dniu Europy, więc mamy szczególny dzień, więc dziękuję, że dołączyliście do naszego wspólnego świętowania. Ale jednocześnie dzisiaj także mamy pierwszy półfinał Eurowizji. Eurowizja jako taką, jej aspekty polityczne i kulturalne. Dzisiaj zgodziła się skomentować profesor Bożena Gierard-Bieroń, za co jej bardzo dziękujemy. Nasze spotkanie poprowadzi członek nasz Forum Młodych Dyplomatów, Rafał Dowosz. My Was z kolei zachęcamy do tego, żeby śledzić nasze działania, nasze aktywności Forum Młodych Dyplomatów, więc kto będzie chętny, zapraszam do wpisania się na nasz formularz newslettera po spotkaniu, albo też porozmawiać ze mną, jeśli Was bardziej interesuje to, czym się zajmujemy, kim jesteśmy, a jesteśmy stowarzyszeniem, gdyby to tak ująć prawnie. To cóż, życzę Wam miłej, owocnej rozmowy. Myślę, że potem będziemy mogli zadawać pytania. Zapraszamy. Przekazujemy też powitania naszej społeczności internetowej, która nas ogląda i łączymy się w tym wspaniałym dniu, żeby wspólnie obchodzić Dzień Europy. Dziękuję Ci bardzo, Ilona, za ten piękny wstęp, dlatego mój będzie troszkę krótszy. Widzimy się dzisiaj, ponieważ właśnie wspomniała, w niedzielę odbędzie się finał Eurowizji. Eurowizję wszyscy znają, nie wszyscy oglądają, ale na pewno jest to coś więcej niż zwykły konkurs muzyczny i spróbujemy właśnie dzisiaj rozstrzygnąć, czy jest to też forum zróżnicowania kulturalnego Europy, czy jest to polityka, i na wszystkie te kwestie odpowie nasz gość, doktor habilitowany Bożena Gierard-Bieroń, osoba, którą poznałem na studiach podyplomowych Dyplomacja Kulturalna. Pani doktor jest inicjatorką tych studiów i prowadzącą. Z tego serca mogę polecić te studia podyplomowe. Ponadto pani doktor habilitowana nauk o polityce i administracji oraz nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w politykach kulturalnych, polityce kulturalnej Unii Europejskiej, dziedzictwie kulturowym Europy, relacjach zewnętrznych Unii Europejskiej, dziedzinie kultury oraz dyplomacji kulturalnej. Ponadto zdobyła wiele prestiżowych stypendiów, działała jako profesor wizytujący, autorka monografii, artykułów naukowych, ekspertyz europejskich, jest również członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy EQRES, współpracowała z różnymi instytucjami kulturalnymi, w tym jako koordynatorka programu magisterskiego UJ Euroculture oraz pełnomocniczka dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Myślę, że możemy przejść do pierwszej kwestii zasadniczej, czyli czym właściwie jest Eurowizja, jaka idea za tym stoi, kto to wymyślił, po co i przede wszystkim, czy jest to konkurs muzyki popularnej, czy jednak coś więcej, czy jest to platforma do ekspozycji zróżnicowania kulturalnego Europy. To tak, to jest dużo wątków w tym pytaniu, prawda? Więc wydaje mi się, że trzeba to rozbić na dwie części, ale bardziej może tak podbić tego wstępu skupiając się na tej pierwszej części, czyli pod skąd się bierze Eurowizja, jaka historia by stoi za tym stowarzyszeniem i za tą działalnością, bo Państwo to wiecie, że nie muszę tego tłumaczyć, ale w każdym razie wydaje mi się, że to warto podkreślić, ponieważ to była inicjatywa Europejskiej Unii Nadawców i ja jako specjalistka od Unii Europejskiej, oczywiście to nie była inicjatywa Unii Europejskiej, także teraz o to mówię, ale mnie jako badaczce Unii Europejskiej bardzo to ciekawi właśnie, że niezależnie od tworzenia tych pierwszych wspólnot europejskich, stworzona została właśnie w roku 1950 ta Europejska Unia Nadawców. I ona została stworzona po to, żeby wymieniać audycjami, żeby wspomagać po prostu właściwie głównie nadawców radiowych na początku, bo to telewizja to był początek właściwie telewizji, więc dużo współpracowali jakby, jeśli chodzi o właśnie przekazy radiowe. Została założona, tak jak mówiłam, w 1950. Oczywiście dotyczyło to Europy Zachodniej, bo nie mówimy tylko było o Europie Wschodniej, która była wtedy poza procesami już tak integracyjnymi, w związku z czym nie włączało się tego, jak to są nadawców, czyli całe te
wschodnich były wyjęte z tego procesu. I ewoluując ta Europejska Unia Nadawców, w tym momencie spotkali się zaś w 1955 roku w Rzymie Marcel Bezanson, wtedy dyrektor Europejskiej Unii Nadawców, zaproponował właśnie, żeby stworzyć taki konkurs. Prawda? Konkurs, który miałby polegać na tym, że każde państwo się typuje swojego reprezentanta i oni potem spotykają się w wspólnej platformie i śpiewają. I pierwszy, nie wiem, czy Państwo wiecie, prawda, pierwsza Eurowizja odbyła się w Lugano, prawda, w tym Antonie Piccino szwajcarskim. I to zostało właśnie zdecydowane, zdaje się, bo ona była w maju, ta pierwsza edycja w Lugano, zdecydowanie zdaje się w jesieni, tak, 1955 roku, że ta edycja się właśnie odbędzie w maju i to będzie taka pierwsza próba właśnie pokazania muzyki, właściwie od początku, wiadomo, że muzyka właściwie rozrywkowa, muzyka, jak dzisiaj mówimy pop, ale to była muzyka popularna, rozrywkowa, nie? To pewne terminy nie pasują może do tamtego okresu czasu. I to były też właściwie Francuzi lubili to nazwanie chanson, taka piosenka, po prostu miała to być piosenka, która ładna, dobrze napisana, padająca w ucho, albo coś takiego przyjemnego. Wiecie Państwo, no to jest długi proces, tak? Tutaj pojawiają się właśnie takie piosenki, a zaraz w latach 60. pojawia się rock, potem big beat i tak dalej. Zupełnie inna historia właściwie muzyki europejskiej, tak? Więc ta kontestacja właściwie takiego establishmentowej sztuki, a nie mówię właśnie o takiej sztuce rodzącej się właściwie wtedy, takiej sztuce popularnej, która jest bardzo mocno związana z telewizją, tak? Znaczy wtedy musimy to zwrócić pod uwagę, że to właściwie telewizja zaczęła też kreować pewien rodzaj wypowiedzi artystycznej, czy nie będzie ekspresji artystycznej, takiej, która się sprzedaje, która właśnie na taką oglądalność. Jeszcze wtedy może nie było takiego to dzisiaj się mówi, prawda, że właściwie wszystko się mierzy tym wielkim oglądalności, no wtedy może jeszcze nie tak bardzo. Wydaje mi się, co chciałabym bardzo podkreślić jako badająca proces integracji europejskiej, że to jest właśnie efekt procesu integracji, niezależnie od tego, że nie była Europejska Unia Nadawców, nie była w żaden sposób inicjatywą wspólnot europejskiej, to powstała obok tego, ale niemniej jednak idea właśnie łączenia tych nadawców, tworzenia czegoś wspólnego, prawda, wspierania telewizji, czy środków masowego przekazu, jakbyśmy to też starym językiem powiedzieli dzisiaj mediów, tego środku masowego przekazu, no to łączenie do środków masowego przekazu, to była pewna idea też jakby kompensacji, współpracy, tworzenia czegoś wspólnego. Tak właściwie też można powiedzieć taka integrująca to środowisko nadawców, więc idea integracji mi się wydaje, że w działalności Unii Europejskiej Unii Nadawców wyraźnie jest obecna, no i to jest po prostu inicjatywa tej Unii Nadawców. Czy, tak jak Pan powiedział, czy to jest w drugiej części pytania, to jest... Platforma do ekspozycji zróżnicowania kulturalnego Europy. To wydaje mi się, że to może za chwilę wrócimy do tego, kiedy szerzej sobie może opowiemy jeszcze o Eurowizji, bo wydaje mi się, że to jest bardzo długa historia, prawda? I to jest historia, ewoluowały te formy ekspresji, prawda? Formy wyrazu. Mi się wydaje, że bardzo dzisiaj to jest zupełnie już inny konkurs, prawda? Jest zupełnie inna inicjatywa niż wtedy. Właśnie nie mówimy tylko po prostu piosence ładnej, przyjemnej i tak dalej, bo mówimy po prostu w różnych formach, no właśnie w formach performatywnych, mówimy o folku, prawda? Mówimy o rapie też, no, pojawiają się różnego rodzaju gatunki. Właściwie ja nie wiem, czy to jest jeszcze rozrywka, tak? Czy to jest w ogóle jeszcze kategoria rozrywki, to jest w ogóle jeszcze właściwie do Eurowizji, czy to jest jednak ciągle, ja to osobiście widzę jako ciągle jako muzykę pop, prawda? Ale to nie jest chodzi o muzykę popularną, tylko ten tak zwany pop, który łączy elementy folku czy rapu, czy jakichś jeszcze innych form, ale pop jest chyba takim wiodącą formułą, dlatego że to się powinno jednak podobać, dobrze sprzedawać, ładnie wyglądać, jest bardzo performatywne, jest bardzo widowiskowe, wszystkie widowisko. Tak? To nie jest, to jest po prostu widowisko artystyczne, nie? To jest bardzo dużo odgrywa muzyka, oczywiście podstawowa, ale jest taniec, jest choreografia, nawet jest kostiumy, jest samo światło, które dzisiaj to posługuje, niesamowite, ale to jest widowiska, prawda? Ta cała technologia, która zmieniła w ogóle światło, oświetlenia, to jest bardzo widoczne, że na ten efekt końcowy danej artystki czy danego artysty pracuje bardzo wiele osób. Także to nie jest to wyjście na stronie ze strony ładnej piosenki. To jest zupełnie już dzisiaj inna forma wyrazu.
Dobrze, dziękuję za tą odpowiedź. To od razu właśnie chciałem podpytać, idąc w kierunku tej kultury i tej rozrywki, pytanie, jak już zajmowała się Pani między innymi ideą ochrony dziedzictwa europejskiego i czy uważa Pani, że Eurowizja może się przyczynić do promowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Europy? Jeśli tak, to w jaki sposób? Bo chodzi mi o to, że muzyka właśnie popularna, taka rozrywka, nie wydaje się mimo wszystko częścią takiego dziedzictwa europejskiego, Europy. Nie. W ogóle jeśli chodzi o dziedzictwo, tak jak to pojmowane jest w polityce kulturalnej Unii Europejskiej, to cały wątek, o którym dzisiaj rozmawiamy, robi za nas nic wspólnego. Tak, znaczy to jest zupełnie inny obszar. Jeżeli już, no to oczywiście pieśń, piosenka jest dziedzictwem materialnym, to znaczy, że jest pisane, bo teraz po prostu się ruchy, mogą się nagrywać. No i oczywiście to wchodzi w zakres jakby aktywizacji tego rodzaju formy artystycznego wyrazu. I myślę, że nie taki portal Europeana, prawda? Tam można, że tak powiem, deponować różnego rodzaju rzeczy, które chcemy zachować w ogóle w Europie. Ale to też jakby o tym decydują państwa członkowskie. Państwa członkowskie jakby starają się o właśnie depozyty w Europeanie. Natomiast o tyle piosenka, pieśni ludowe, na pewno pieśni ludowe, jakby kultura ludowa jest bardzo mocno związana, czyli na pewno mocniej związana z ideą dziedzictwa, kultywowanie, przechowywanie pieśni, piosenek właśnie ludowych, tych, które grozi wyginięcie, czy to, że po prostu nie zachowane w jakiś sposób, to nie zostało nigdzie spisane, no to trzeba je spisać, trzeba je wykonywać, trzeba je zachowywać, to jest ta idea przechowywania pamiątek po naszej twórczości, tak, czy pamiątek po kreatywności Europejczyków. Ta idea na pewno przyświeca, że tak powiem, polityce kulturalnej Unii Europejskiej, ale myślę, że Eurowizja, ja bym ją zostawiła jako jednak obszar funkcjonowania Europejskiej Unii Nadawców. Bardzo fajna inicjatywa, europeistyczna w tym sensie, że to właśnie Europejska Unia Nadawców jakby pomieściła ten program na bazie procesów integracyjnych, myślę. No i pytanie teraz, jak ten konkurs przebiega. No i na pewno trzeba by zwrócić uwagę, że konkurs się rozszerzył o państwa członkowskie Unii, ale też o państwa członkowskie Rady Europy, prawda, po 90 roku, w momencie, kiedy otwarto, kiedy upadł Muzeum Rzymski i nastąpiła integracja zachodniej części Europy ze wschodnią części Europy, no to dołączają państwa wschodniej Europy i państwa Rady Europy, prawda, czyli też państwa zakaukańskie. To jest duży zasięg, nie? Bo to są i państwa, o ile pamiętam, Bliskiego Wschodu, prawda, i państwa też północnej części Afryki. Więc no więc właśnie, czy to jest jeszcze Eurowizja, czy to już nie powinno trochę zmienić nazwy, prawda, skoro mamy państwa i zakaukaskie i to są właściwie państwa Rady Europy, nie? Które przestrzegają prawa człowieka, to też jest dość istotne w przypadku Armenii, tak, czy tego państwa zakaukaskie, to też tam do tej Eurowizji trochę wychodziło. Czy to jest właśnie pytanie, czy to jest jeszcze Eurovision? Dziękuję bardzo. Pozostając właśnie w temacie tego typu inicjatyw, o których Pani doktor wspomniała. Właśnie chciałbym spytać o takie porównanie, jakie są różnice między Eurowizją, a innymi europejskimi inicjatywami kulturalnymi, jak chociażby Europejska Stolica Kultury. Mhm. No właśnie, to może to jest troszeczkę o tyle podobne, że tutaj też mamy sieć miast. Służę, Europejska Stolica Kultury często jest bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest inicjatywa Unii Europejskiej. To jest po prostu program Unii Europejskiej, który został rozpoczęty za sobą w 1985. Mogę mówić godzinami o tym, więc trzeba mnie skracać, bo akurat Europejskie Stolice Kultury mówi godzinami. Ale w każdym razie to, może podkreślę, że inicjatywa Europejskiej Kultury Stolicy Kultury była inicjatywą państw członkowskich, przez ministra kultury państw członkowskich. Oni jakby wybierali presję na komisję jeszcze w 80-tych latach, żeby taką inicjatywę podjąć, żeby miasta świętować, że to powiem, kulturę miast. I rzeczywiście decyzją Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej został wprowadzony program Europejskie Miasto Kultury, potem Europejska Stolica Kultury, z tym, że decyzję o tym, które miasto jest następnie świętuje ten tytuł, podejmowali ministrowie kultury państw członkowskich. Tak? To były konkretne spotkania ministrów, oni się spotykali w Radzie decydowali, między sobą ustalając, no to które państwo dalej, które, więc jeżeli na przykład zdecydowano w 1988 roku, w
decydowano na 4 lata dalej, nie? Czy w 80 roku, 8 roku decydowano na 92, no to pytamy się między sobą, które państwo mogłyby przeprowadzić konkurs, nie? I powiedzmy, że minister kultury Hiszpanii powiedział, dobra, to moje państwo może przeprowadzić konkurs miasta zaczęły starać się o ten tytuł, prawda? O ten tytuł początku wysyłając formularza aplikacyjne do Rady, a potem już to się wstąpiło na terenie państwa członkowskiego. Ostatecznie decyzja dzisiaj wyboru Europejskiej Stolicy Kultury leży w rękach dwóch gremiów jury, czy decydujących. Jeden to jest gremium decydujące w danym państwie członkowskim, drugi to jest gremium europejskie. Czyli najpierw decydują jury państwa członkowskiego w tym konkursie, w którym stara się na przykład 11 miast, tak jak w Polsce na 2016 rok, zostało się 11 miast. Ostatecznie jury i tak dalej decydują o tym, że wygrywa Wrocław, tak? No i potem jeszcze jury europejskie też jakby podejmuje decyzję, no i muszą się te dwa stanowiska zejść, czy to będzie właśnie to miasto, czy jednak jury gdzie inne miasto. I w tym sensie mogę powiedzieć, jakby w zasadzie może kwestia konkursu, wyboru. Ja bym powiedziała, że Eurowizja może zacząć dziwnie, ale bo tutaj w tym temacie jest polityka czy rozrywka. To polityka to od razu mi się wydaje, że będzie jakieś fałszerstwo, tak, że będą jakieś machinacje i tak dalej. Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o sposób wyboru tych artystów, to wydaje mi się to bardzo demokratyczne jednak, prawda? Że decyduje publiczność, że jest jury, że te głosy też się muszą zejść. Może się to wielu osobom nie podobać, ale za każdy wybór się nie będzie podobać wszystkim, prawda? Więc zawsze będą przy decyzji co do tego, czy ten artysta, zawsze będzie mnóstwo głosów przeciwko temu oporowi wyborowi. No ale wydaje mi się, że głosowanie poprzez SMS-y, prawda, w czasie telefonu, wykonujemy, proszę pani, jak co tego artystę, nie do telefon stacjonarny, teraz SMS i tak dalej, jest jedną bardzo demokratyczną formą. Możemy o tym dyskutować, ale mi się to wydaje, że to jest bardzo demokratyczna forma wyboru. Przyznam, że można z tego co wiem głosować przez stronę internetową, jeśli się potwierdzi swoją kartę kredytową. Mm-hmm. Żeby w jakiś sposób nie było namnożone te głosy. Dobrze. Nawet właśnie, gdyby brać pod uwagę programy unijne, no to tam jest jury, tam jest Rada Europejska i tak dalej, no to są po prostu partycypacje społeczne. Ale na przykład mówimy, że to było już lata 90. Wtedy było to głosowanie, wydaje mi się, w publiczności. A wydaje mi się, że te głosowania publiczności były wprowadzone jakoś, to nie wiem, czy to było 50-50. Może nie, ale wydaje mi się, że Europa właśnie cechowała się tym, że był udział po prostu społeczny w tych decyzjach. I to jest ciekawe, bo to naprawdę jest trudne do zrobienia, tak? Jest po prostu logistycznie jest bardzo trudne. No a daje ludziom głosy, tak? Bo mogę sobie na tym powiedzieć, no wam się z tego tak wybór, ale daje ludziom głosy, jest partycypacja społeczna. Dobrze, chciałbym teraz się skupić bardziej na kwestiach właśnie międzynarodowych i pytanie właśnie takie, jak pani doktor zdaniem Eurowizja wpisuje się w międzynarodowe relacje kulturalne, jak ważny jest to konkurs zarówno w skali światowej kultury, jak i tej po prostu europejskiej? Międzynarodowe relacje kulturalne. No ja przede wszystkim pomyślałam sobie, jak się przygotowałam do tego spotkania, że to jest na pewno konkurs, który po prostu wypracowuje zespoły każdego państwa właściwie, że to jest jakaś forma, dla mnie wątpliwie jest to forma miękkiej siły, użycia miękkiej siły do promocji artystów, ale też do promocji trochę państwa poprzez artystów, dlatego że samo to soft power, jak to Państwo pewnie znacie ten termin, samo to soft power to będzie zabierać właśnie kształtowanie pozytywnego wizerunku PR-u tego artysty, ale za tym stoi właśnie państwo, tak? Bo to jest delegat z tego państwa, reprezentant tego państwa, bo też jakby bardzo mocno to jest związane jednak, tak? z tym, że ta osoba jest reprezentatywna, tak? To nie jest wizja dla danego państwa. Nie wiem, czy za reprezentatywne dla sztuki tego państwa, bo to jest oczywiście za dużo uogólnienie, no ale gdzieś jednak mam wrażenie, że może powstawać jakiś stereotyp właśnie, nie? Że taki artysta to takie państwo, nie? Albo że
nie wiem, taka choreografia, no bo słaby mamy choreografię, może być takie ekstrapolowanie opinii, tak, na temat wykonania na przykład danego utworu, na to w ogóle, jaki jest stan sztuki w danym państwie. To jest bardzo ogólne i bardzo może być niesłuszne, no bo to jest jakiś jeden wybór jednego artysty akurat na Eurowizję, a na nim po prostu tysiące różnych osób śpiewających, nagrywających, muzyków, show business i tak dalej, więc to jest bardzo szerokie zjawisko. Niemniej jednak mam wrażenie, że za takim występem może iść taka miękka siła kształtowania wizerunku danego, ale też artysty i kraju, tak, że to jest jakiś rodzaj, osiąga się jakiś cel pod tytułem właśnie no, lepiej sympatycznie patrzy na dany kraj, tak, ale więcej empatii do Ukrainy, do Stefanii, tak, z ubiegłego roku. Ale tak mi się wydaje. No oczywiście to była jakaś wyjątkowa sytuacja, tak, ten utrudniony rocznie, bo była wojna, bo jest wojna, bo jest bardzo specyficzna sytuacja i wydaje mi się, że trudno było, żeby to nie wygrało, prawda, oprócz tego, że bardzo dobrze zaśpiewany, to też i świetna choreografia, i tematyka, bardzo dobry utwór, no ale siłą rzeczy musiał wypracować inne, tak mi się wydaje, ten ubiegłoroczny ze Stefanią. No i zobaczcie, i teraz jak mamy taki utwór, nie, to pozbudzają nam się jakieś prawda, uczucia wobec Ukrainy, tak? To jest jakby automatycznie budowanie jakiejś publicity trochę kraju. Myślę sobie, bo kogo ja odsłuchiwałam, żeby zobaczyć na przykład północną Macedonię, taką panią, Tamara Todewska z północnej Macedonii. Też mi się wydaje, że w ogóle do choreografii wprowadzane są takie elementy lokalnej kultury, prawda, ornamentyka czasami, tego ubiór, sposób poruszania się artystów, nawiązuje bardzo często do pewnych charakterystycznych ruchów tanecznych, na przykład regionalnych, lokalnych. To jest ciekawe, prawda, to jest fajne. No ale dlaczego tak się dzieje? Prawda? Dlatego, żeby się troszkę odróżnić, tak? Dlatego, żeby pokazać, że jesteśmy inni, że mamy troszkę inną kulturę, że jak mamy na przykład ornamentyka jest zawsze ważna w stroju kobiecym w Armenii, tak? Czy w Turcji, prawda? Te tureckie zespoły dość często też nawiązują do czy w gestach, prawda, choreografii, czy w biorze do jakiejś tam tradycji, prawda, biorów tureckich. Więc to troszeczkę się robi w ten sposób, mam wrażenie, że to się w ten sposób robi takie PR dla danego kraju, nie? Więc wiem, że to zmienia stosunki z Armenią, a to na tak daleko by może nie szło, nie? Może nie zmieniać tej twardych, prawda, stosunków z Armenią, twardych obszarów działania, ale niewątpliwie kształtuje wizerunek danego państwa, uczy nas może empatii, czy pozwala w nas empatię. Uczy nas trochę kultury tego państwa, bo jeżeli właśnie, tak jak teraz, ja nawet mówię teraz o pewnych stereotypami, tak, że Turcja to właśnie ta ornamentyka, czy odpowiednie stroje, czy odpowiednie gesty. Kleo, pamiętacie, tak, bo wszystkim ludzi śmieje to Kleo, no ale, no bo to jest trochę komiczne i ten pomysł Kleo, trochę komiczny, trochę moim zdaniem antypomysł, nie, oczywiście się nie sprzedał, no ale wiecie, jaka była idea, tak, pokazać okraśną polską kulturę, wiejskość, masło, bijemy masło w domach, tak, mieliśmy tradycję. No to trochę takie dziwne, ale widzicie, to jest potrzeba pokazania czegoś innego, tak, że my właśnie mamy taką tą naszą kulturę, tak, to jest pokazywanie, czym się różnimy. Nie? I to różnorodność, wydaje mi się, że stała się bardzo ważna na pewnym etapie, funkcjonowania Eurowizji, nie, że pokazać różnicę. I to zaczęłyśmy, o to chcę pytać. Tak, a chciałbym jeszcze tak podawać wątek odbioru poza Europą. Czy uważa Pani, że Eurowizja może być właśnie takim narzędziem wpływającym na wizerunek Europy na świecie? Czy może pełnić rolę kulturowego ambasadora Europy? Tak do końca tego nie wiem, nie jestem przekonana, ale wydaje mi się, że sam fakt posiadania, znaczy ja znam Europę, powiem tak sobie, z takiego kontekstu może czy japońskiego, czy amerykańskiego, to mam wrażenie, że takie duże inicjatywy w Europie, kulturalne, są dobrze postrzegane. To są postrzegane właśnie jako coś, co tak
przynajmniej mi się wydaje, że są postrzegane jako coś, co właśnie integruje, co uwspólnotawia, co powoduje, że się lepiej rozumiemy, czy daje szansę na to, że się lepiej poznamy, lepiej się będziemy rozumieć, będziemy rozumieć to nasze zróżnicowanie właśnie kulturalne, językowe i wszelkie inne, prawda, że im więcej będziemy widzieć te różnorodności, tym bardziej będziemy je oswajać. Ja w tym sensie działa to pozytywnie. Na przykład wiem na pewno, że istnieją inicjatywy w Ameryce Łacińskiej, na przykład Miasta Kultury, taka kopia właściwie tego konkursu europejskiego. To teraz mówimy znowu o Unii Europejskiej. Więc w Ameryce Łacińskiej na pewno jest właściwie skopiowany ten pomysł, żeby powstały były kolejne miasta, które stają się takimi miastami kultury. Więc może tak też być. Natomiast wydaje mi się, że inicjatywa Eurowizji może być taką inicjatywą, która jest opierana jako pozytywny w sensie takim, że jest to inicjatywa podjęta i integrująca. Czyli dalej spełnia tą funkcję integrującą, którą na początku. Dziękuję. Wydaje mi się, że czas jest moje ulubione pytanie w całej tej serii pytań. Czemu niektóre kraje zawsze na siebie głosują? Mamy wiele takich przykładów, pewne bloki, jak chociażby właśnie Estonia, Łotwa, Litwa, które kiedyś się dużo wymieniały, na przykład z Rosją chociażby głosami, przez mniejszości, aczkolwiek teraz jest ten, że one po prostu między sobą głosują. Jest oczywiście Cypr i Grecja przez powiązania historyczne, Rumunia z Mołdawią, ale też są pewne trendy chociażby w Skandynawii, że te kraje skandynawskie jakimś tam przeliczając, mimo wszystko dają sobie więcej głosów. I pytanie jest, czy to jest dobrze, czy źle? Bo z jednej strony wydaje się, że po prostu wypacza to wyniki, bo nie jest to obiektywne, że ktoś głosuje z tej przyjaźni z innym krajem. Ale z drugiej strony można pomyśleć, że te kraje w ten sposób pokazują swoją jakby solidarność kulturową, że mamy wspólną historię, że jesteśmy wspólną kulturą, więc w ten sposób wyrażamy dalej to przywiązanie. To jest to forum, żeby raz do roku pokazać, że my jesteśmy blisko związani z innym krajem. Więc pytanie, jak pani doktor ocenia to? Tak, jest bardzo dobre pytanie. I właściwie to nie miałem dalej odpowiedzieć. No, z jednej strony tak chyba banalny bym powiedział, to jest taki patriotyzm lokalny, jak wszyscy to wiemy i znamy. Prawda? Taki patriotyzm regionalny, no właśnie chcemy popierać swoich. Bo ja takie mam wrażenie, że zwłaszcza właśnie ze względu na to nasze takie wschodnie uciemiężenie, prawda, Europy Środkowo-Wschodniej, no to chcemy pokazać tą naszą inność, ale też i pewne warstwa kulturowe właśnie do Europy Środkowo-Wschodniej. Tak? Że jesteśmy, że te kraje bałtyckie mają pewne warstwa kulturowe, językowe, że zawsze sobie współpracowali, że stanowią pewien taki region, wspólny region gospodarczy, na przykład, że mają pewne warstwa ze Skandynawią, prawda, w Estonia. I to wszystko jest oczywiste. Ja mam takie wrażenie, że to jest chyba pokazanie siły regionu, prawda, czyli właśnie integracji regionalnej. No też my głosujemy na Ukrainę też dość często, tak? Z tego co pamiętam z statystyk, że Polska głosuje często na Ukrainę, bo tak jakby no w ogóle chyba jest taki trend w Polsce, że się dużo nas wspiera Ukrainę, że się ją wspiera duchowo, intelektualnie, żeby ona w tej drodze do demokracji pomijając wojnę, no to każdy z tych ważnych wydarzeń na Ukrainie, czy to było właśnie, czy pomarańczowa rewolucja, czy Majdan, tam się była jakaś taka wielka płytka wokacja ze strony Polaków na rzecz wyborów demokratycznych na Ukrainie, w Ukrainie. W związku z czym no to zostaje w nas, jak oni tak świetnie wypadają na terenie narodowym, no to wydaje nam się może, że to im się należy, tak właśnie im teraz, a nie tym krajom, które właśnie mają tę demokrację. Więc to na pewno jest jakiś taki czynnik kulturowy, ale też czynnik, na razie trochę polityczny, tak, że chcemy pokazać, że ten kraj właśnie nasz sąsiedzki jest jakby ważny i istotny w Europie, a może mało odkryty przez Europę Zachodnią. Na pewno, wydaje mi się, że na pewno one odgrywają pewne warstwa kulturowe, pewne warstwa językowe, te związki takie pomiędzy, na przykład hanseatyckie, jeszcze stare związki, one ciągle właściwie gdzieś tam w Europie się właściwie, jeśli chodzi o kulturę, to właściwie ciągle gdzieś jest. W produktach europejskich bardzo często właśnie kraje, te dawne kraje należące do Hanzy, one na pewno projekty coś nawet tak nazywają, tak? Hanza, jakiś tam wspólny projekt europejski pomiędzy Niemcami, Gdańskiem i krajem bałtyckim, więc takie regionalizmy funkcjonują. Jeszcze dodam, że to jest też ciekawe, że popiera nas po prostu teraz kolejne pomienie to właśnie tendencja opierana z Irlandią. Irlandia też często opierała z kolei Polaków, no i to z kolei wydaje mi się, że wynika z tych powinien współczesnych.
zobaczymy, że Katowice, prawda, też przez wiele, wiele lat też byli niepodległi, prawda, żeby zadecydowani, jak na Polacy nie opowiadają te historie, prawda, rusyfikacji, demonizacji i tak dalej, to oni wtedy, prawda, też się wyzwalali ta empatia w stosunku do społeczeństwa polskiego, więc to są takie, takie chyba zależności. Chciałbym jeszcze kontynuować wątek Ukrainy. Ale to jest ciekawe, że Pan powiedział i to bym chciał mieć sposób rozmawiać, czy to nie wypacza, bo to jest bardzo ważne, czy to nie wypacza werdyktu. No, może o to chodzi właśnie w tym konkursie, żeby te kraje właśnie... Czyli nie da zrobić takiego werdyktu, może tak. Który... Może to jest ta istota, że właśnie w ten sposób dajemy raz na rok ten głos, żeby pokazać tą wspólnotę, że my jesteśmy, bo tak jakby głosowali tylko muzycznie, tutaj między nas sobą, to byłby stricte głos muzyczny. Ale to jest niesprawiedliwe dla niektórych. I jest niesprawiedliwe, ale... Bo ktoś jest naprawdę bardzo dobry wykonawcą, ma świetny głos, bardzo dobrze śpiewa, ma kapitalny utwór, świetny urok, nawet jeżeli nie był jakiś straszny, nie był to show, ale po prostu świetny głos, bardzo dobra piosenka, nie? I kurczę, nie przejdzie, bo nie wiem, bo może się okaże, że właśnie zaczynają grać inne. Więc to jest może artystycznie czasami nie jest dowód, tak? Jak najbardziej. Chciałem kontynuować jeszcze wątek Ukrainy. W zeszłym roku właśnie wygrała. Podobnie zresztą było w 2016 roku, co też było po części nawiązać. Sama piosenka była wtedy dosyć odnosząca się do historii, przez co też kontrowersyjna. Ale to też była niejako taka odpowiedź, wydaje się, głosujących na wtedy aneksję Krymu, Donbas i tak dalej. I moje pytanie, czy Ukraina, jak traktować to zwycięstwo? Czy to był właśnie taki, polityczna formalność, czy gest solidarności ogólnoeuropejski, czy może po prostu muzycznie było najlepsze? Ale nie tak, czy muzycznie. Natomiast, znaczy taki gest solidarności nie powinien mieć miejsca. Jeżeli w ogóle mamy wątpliwości co do tego, tak? Czy najlepiej by było, gdyby to było tak, że jest to utwór muzyczny bardzo dobry, prawda, i jednocześnie, no bo że nie było takiego dysonansu, który jest słaby, ale zaczęło biegać inne czynniki, ale bo skoro to jest konkurs muzyczny, to jednak wydaje mi się, że wszystkie walory muzyczne powinny być spełnione. Te jakieś wymagania, które zawią sobie żyją muzyczne, skoro to jest konkurs muzyczny, bo musimy zrobić jakikolwiek inny konkurs. Tak, i też nagrodzić Ukrainę z powodów politycznych czy z powodów historycznych. Więc byłoby dobrze, gdyby tak funkcjonowało, tak mi się wydaje, gdyby wtedy najbardziej sprawiedliwi mieli może gdyby głosów niezadowolenia, jeżeli walory muzyczne były odegrały ważną rolę i jednocześnie ten wątek historyczny tutaj też był odegrał rolę. Trudno, wiecie Państwo, tylko wydaje mi się tak do końca pomijać te problemy polityczne. Skoro jesteśmy w Europie, skoro tak, nie takie właściwie państwo zaogranicza, co posiedzieli na te rzeczy, to myślę, że trudno obejść to. Tylko powiedzieć, że nie wiem, zamkniemy na to oczy w trakcie takiego występu i będziemy, nie jesteśmy w stanie chyba tego patrzeć na zespół muzyczny z danego kraju, w którym nie będziemy się źle. Nie jesteśmy w stanie tak po prostu wyjąć to z kontekstu politycznego czy historycznego, czy z tego, co się dzieje. Tam, gdzie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Z tego rozwiązanie jest takie, żeby właśnie wykazać na czasowi dawno. I to może dobrze nas świadczy, że właśnie nie jesteśmy w stanie tak po prostu się mogą skąpać muzycznie, dobra, z tego, co się dzieje, to my bierzemy. Nie wiem, wydaje mi się, że to może jednak świadczyć nas dobrze. Potrzebujemy takiego gestu solidarności, potrzebujemy pokazać, że jesteśmy z ludźmi, którym się źle dzieje w tym kontynencie dobrobytu, w tym kontynencie, który ma nas, którego stan, że tak powiem, naszego życia, sposób naszego życia, sposób życia, gospodarka i tak dalej, wiele krajów zazdrości nam, ale ten kraj nasz tego wyceniamy. To było wszystko bardzo dobrze na świecie. To jeszcze bym chciał kontynuować ten wątek i zapytać o przemyślenia o przyszłości Eurowizji. Jakie wyzwania i możliwości stoją przed tym wydarzeniem w kontekście zmieniającego się krajobrazu kulturalnego Europy. I chodzi mi tutaj chociażby o kwestie przykładowo migracji i mniejszości. Kiedy mamy na przykład w Wielkiej Brytanii bardzo wysoki odsetek migrantów, są ludzie spoza kultury. W Wielkiej Brytanii, to kiedy przekroczymy ten punkt, że wystawią osobę na przykład w mniejszości. I tak samo na przykład w kwestii
takie chociażby ekologiczne, może wydaje mi się, może warto iść w kierunku takiego, może nie, że nakazu, ale chociażby coraz silniejszego przyzwolenia na takie lekkie upolitycznianie, żeby właśnie raz do roku był na przykładowo jakiś temat przewodni, albo żeby po prostu te piosenki czy występy z jakimś przekazem ważnym były bardziej standardowe. Nie wiem, znaczy nie jestem pewna, bo trzeba to często mówić, że to jest konkurs muzyczny, tak? I że muzyka odbywa tutaj dużą rolę, talenty po prostu muzyczne, wykonanie, piosenka, tekst, wszystko to, co właściwie tworzy dzieło muzyczne, prawda? Jest to kluczowe. Więc najpierw to co od tego, że to jednak ciągle powinny być babendo, właśnie powinny być po prostu bardzo dobrze muzycy, a co do tego też mamy dużo wątpliwości, tak? Czy te wybory krajowe powodują, że na Eurowizję jedzie rzeczywiście fantastyczny wykonawca. To też ubiera go publiczność, tak jak to żyje, no, takie jest dokonane wybory, ale powiedzmy, że tutaj są różne wątpliwości. Ja mam wątpliwości odnośnie tego, co się odnośnie dań w Polsce, to, czy ten, który jej wykonawstwo, czy to jest na miarę, że tak powiem, Eurowizji, czy tam jest taki utwór za infantylny, na dziecinny, bardzo dyskotekowy, bardzo to oczywiście może być bardzo dobry hit lata. I ja nie mam wątpliwości co do tego, że bardzo ciekawy utwór, bardzo zdolna wykonawczyni, zdolna wokalistka, ale jednak wydaje mi się, że to jest infantylny i taki dziecinny. I tak jak samą wątpliwości, czy w ogóle się nadaje do tego rodzaju konkursu. I teraz, więc nie można zapomnieć, że to jest konkurs muzyczny, całym spektrum elementów muzycznych, które dzisiaj do utworu muzycznego dochodzą, prawda, czy to widowiskowe, choreografia, dźwięki, światło, to co tworzy widowisko, to jest widowiskowa. Widowiskowy konkurs, no, więc to na pewno ma odbywać podobne tutaj pożarowe. Z tego, co ja wiosę śledziłam historię Eurowizji, to ona się opierała na różnorodność, tak? Na przykład na większości mężczyzn seksualnych, tak? Stąd ta Conchita Wurst i też jakby kontrowersja wokół tego nazwiska austriackiego wykonawcy, to czy kobieta kąsła powinna być dopuszczona. Były, z tego co pamiętam, kwestie w Moskwie, tak, że w Moskwie też chciano wprowadzić tam jakieś mniejszości właśnie związane, żeby zaalarmować, jak te mniejszości są traktowane w tym kraju. Do tego było kwestia dużo, to miało być w marsz równości przy okazji właśnie Eurowizji w Moskwie. Więc to jest tak konkurs, który zabrał każdą przypadkową polityczną wyraźnie, albo staje się momentami w niektórych krajach. Więc otwarcie na przykład na mniejszości seksualne to na pewno już widać, że to się to jakby przełamało. Więc jeżeli tak jest, jeżeli mówimy się o tym, że idą Eurowizję z różnorodność, właśnie narodowa, może też etniczna, to ja sobie wyobrażam w przyszłości dopuszczania mniejszości migrantów, którzy reprezentują dany kraj, tak? W Eurowizji. Dopuszczam to. A dlaczego też dopuszczam? Dlatego, że ja w ogóle widzę Europę jako kontynent, w którym będzie przodu. Tak? Oni będą, po prostu oni będą napływać. My jesteśmy w stanie raczej tego powstrzymać, możemy regulować to politycznie, właśnie decyzjami politycznymi i tak dalej, ale wydaje mi się, że po prostu ludzie chcą przyjeżdżać do Europy, bo to się dobrze żyje i my prawdopodobnie tego nie zatrzymamy. Z tego pytanie tylko właśnie, jak będziemy funkcjonować razem z tą dużą ilością kiedyś imigrantów i jak w ogóle będziemy prowadzić politykę migracyjną w Europie i w państwach członkowskich, ale ja widzę Europę jako kontynent, który będzie tam podstawą, przepraszam, że będzie destynacją imigrantów w przyszłości w ogóle. Więc wydaje mi się, że siłą rzeczy to się będzie opierać. Czy ekologia, czy tematy ekologiczne, myślę, że one tego w piosenkach są, to już są. To one są w ogóle niezależne od tego, czy nie wiem, czy byśmy zdali taki temat na danej Eurowizji, ale wydaje mi się, że to się już kombinują z ekologią bardzo mocno. Ludzie są bardzo czuli na ten temat, prawda? I właściwie szybciej nawet mam wrażenie, chcą pewne rzeczy wprowadzać, zwłaszcza artyści na przykład też to wizualne. No oni wprowadzają elementy ekologiczne swojego obrazu. Posiłkują się takim tematem ekologii, na przykład chodzi o właśnie tego farb, czy tych materiałów, których używa się dzisiaj w sztukach wizualnych, to jest wszystko ten recykling, to jest artyści są już czuli na ten temat, nie wiem, czy
myśleć aż takie temat biorące, ale wydaje mi się, że do tego też pewnie dojdziemy, ale ja mi się tego w ogóle nie dało. Przed rozpoczęciem rozmowy też rozmawialiśmy o tym, czy ta Eurowizja się nie gubi w ówczesnym świecie pełnym kultury, jakby kiedyś było, powiedzmy, łatwiej, żeby ten konkurs przyciągał miliony ludzi przed telewizorem, bo po prostu ludzie oglądali telewizory. A teraz to wydarzenie może też tracić swoją atrakcyjność i też na przykład chociażby ten wątek polityczny może też pewnych ludzi zniechęcać bardziej niż ich przyciągać, bo mogą to traktować jako jakaś warstwa kolejna przekazu skierowanego do nich, który może im się nie podoba, nie jest z światopoglądem zgodny, więc tutaj też właśnie chciałbym też dotyczyć się do tej przyszłości Eurowizji, czy da się tym konkursem jakoś go utrakcyjnić, zmienić formę, coś zrobić, żeby on dalej właśnie w taki sposób rezonował wśród Europejczyków i nie tylko, jak to kiedyś, jak wykonywała zespoły ABBA, czy Celine Dion i tak dalej. No tutaj właściwie to nie jestem pewna, czy to się uda, dlatego że oczywiście jest bardzo dużo nośników tej muzyki, prawda? I faktycznie telewizja publiczna przestaje zbierać taką, ale po prostu to w ogóle, prawda? Ale telewizja publiczna przestaje zbierać taką rolę tego głównego przekaźnika, bo to jest mnóstwo telewizji komercyjnej, jakieś inne formy przekazu, internet i tak dalej, więc ale może telewizja publiczna to traci na pracowość. Tym bardziej, jeśli właśnie nie realizuje misji publicznej, tak? Że to jest tam telewizja, która jest społeczeństwem na zaufaniu, że tam jest telewizja publiczna, a telewizje komercyjne nie muszą jej spełniać. Jeżeli ktoś zostaje podważone zaufanie, że w ogóle telewizja publiczna jest tym medium, które realizuje publiczną i publiczną misję, to w ogóle ludzie przestają się interesować tym, bo szukają tej misji publicznej gdzie indziej, w innych programach, w innych nośnikach. W ogóle telewizja, prawda? Wydaje mi się, że one się mogą rzeczywiście rozejść, czyli taki silny obraz, się rozejść właśnie w tym mnogości różnych przekaźników mediów, no takie są, no to musieliby organizatorzy się zastanowić, jak może przeformować na telewizję, że mają być dalej silny obraz. Poza tym, wydaje mi się, że jest bardzo zagadnione to pozostawione. Muzyka to jest ręcznie i obecnie, bo typowo, mam 12-latków, 13-latków dorosłych, oni po prostu mają takie muzyki, bo nie wiem, co to jest. Jak oni to nazywają, to ja po prostu muszę odpytywać. Jest tak dużo gatunków muzycznych, jest tak dużo form muzycznych dzisiaj. Po prostu mnóstwo ludzi nagrywa, tak? To też jest dużo ogólniejsza łatwość, bo tak czasem może sam coś nagrać. W domu, mogę kupić sobie jakiś program do odtwarzania muzyki, prawda? W komputerze, kupić jedną gitarę, nagrywać. Jest to tak dużo, że ja szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy jest jakieś wielkie zapotrzebowanie, czy może się traci zapotrzebowanie na to, stopniu, że ono jest takim jakby Eurowizji dominującym bankiem. Nie wiem, czy to po prostu się utrzyma na przyszłość, tak? Czy ludzie chcą, znaczy ludzie chcą słuchać pogląd, chcą słuchać zapisać, chcą dyskopolą i tak dalej, nie jest taki, to jest takie zapotrzebowanie, ale może to się też jak z mnogości tych mediów różnych nośników, to są mnogości gatunków muzycznych, to się może troszeczkę też pobić. Przed ostatnim już pytaniem chciałbym jeszcze wrócić do tematu Unii Europejskiej. Jak pani tu wspomniała, nie jest to inicjatywa do Unii Europejskiej, co warto odnotować, bo na pierwszy rzut oka dla laika może się skojarzyć, że jest. W swoich publikacjach właśnie pani analizuje zarówno słabości i sukcesy polityki kulturalnej Unii Europejskiej. A chciałbym spytać, jakie są największe wyzwania dla Eurowizji w tym kontekście i czy ten projekt wpisuje się w politykę kulturalną Unii Europejskiej, mimo że nie jest częścią tej polityki? Zupełnie nie. Niestety, znaczy nie ma nic wspólnego po prostu Eurowizja z polityką kulturalną Unii Europejskiej, zarówno punktem sprowadzenia do wewnątrz, czy państwo członkowskie, jak i punktem sprowadzenia na zewnątrz. Dlatego, że polityka kulturalna Unii Europejskiej to zewnętrzna, czy tak tworząca się, czy rozwiązana pod zajęciem dyplomacyjnym, ona po pierwsze świadczy kulturę, to jest bardzo słabo zaawansowana na razie. Poza tym Unia Europejska się bardzo obawia dyskusji, prawda, neokolonialnej. Wobec tego, jeżeli cokolwiek proponuje na zewnątrz, to jest bardzo delikatne i bardzo często polityka kulturalna Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kraje zewnętrzne, czy nawet kraje trzecie, opiera się na polityce rozwojowej, na pomocy polityce rozwojowej. Więc tam nie ma tam sensu stricte polityki kulturalnej, ale też dlatego, że Unia chce zachować ten model jakby mocarstwa normatywnego, wobec tego ewentualnie proponuje jakieś wartości, a to też jest bardzo
czasami kontrowersyjny, trzeba delikatnie robić, bo wartości demokratyczne nie są łatwe do przyjęcia w Arabii Saudyjskiej, tak? Czy jeżeli tam są nawet delegatury komisji europejskiej, no to idą, no to powiedzmy, że wprowadzanie jakichś elementów normatywy, czy propozycja przekazu wartości tam się spotyka z ogromną. Więc to zupełnie nie. Natomiast jeśli chodzi o wewnętrzną politykę, politykę kulturalną Unii Europejskiej w stosunku do państw polskich, to jedyne, co mogę powiedzieć, to na pewno ta Unia Europejskich Wyborców wpisuje się, że taka polityka audiowizualna Unii Europejskiej, to jest taka osobna część polityka kulturalna, polityka audiowizualna. I na pewno samo to stowarzyszenie nadawców może uzyskać na pewno dużo pieniędzy z Unii Europejskiej, niż by chciało. W sensie takim, że można aplikować na fundusze, które mogą wzmocnić tą. Ale wtedy rzeczywiście ona się stanie już taką inicjatywą, powiedzmy, trochę pro-unijną, więc wiem, czy tego sobie życzę, prawda? Możemy tu zostawać takie niezależne instytucje, które sobie po prostu prowadzi ten swój program i ma te swoje cele. Ale to może paradoksalnie, że tak niechcący, właściwie to jest bardzo unijny, tylko właśnie integrujący europejski projekt. To Eurowizja jakby nie jest unijnym projektem, nie jest projektem, który ma fundusze unijne, nie ma nic wspólnego z Unią Europejską w sensie formalnym, ale właściwie ma bardzo dużo do czynienia z taką ideą integracji europejskiej. To jest bardzo fajne, to jest bardzo ciekawe. Ostatnie pytanie, właściwie takie mimo wszystko obowiązkowe pytanie, czy Polska kiedyś wygra ten konkurs. Tutaj jeszcze przed odpowiedzią może dodam, że wydaje się, że może nie do końca tak jak wspomnieliśmy o tych pewnych grupach krajów, które na siebie nawzajem głosują, bo to często pomaga. I może jest pytanie, że po prostu niewystarczająco dużo krajów lubi Polskę. Tak. Też o tym myślałam, że nie wiem, że mamy, i właśnie, że mamy właśnie ten fajny image, nie? Czy właśnie to, co nas jakąś zachować, że może jakoś nie myślimy sobie stworzyć tego publicity w stosunku do innych krajów, nie? Nie umiemy jakoś zarządzić tym zachwałem naszym. I to też na przykład takie, jak to sobie może wychodzić. Na pewno nie jesteśmy wybitnymi dyplomatami kulturalnymi, co? Znaczy to jest też taki obszar, który jest mało rozwinięty w dyplomacji publicznej, ciągle w Polsce, który bardzo jest uzależniony od sytuacji politycznej. W związku z tym nie chcę powiedzieć, że niedużo mam, bo nie chcę naprawdę może aż tak generalizować, ale wydaje mi się, że mam jeszcze dużo tego zrobić. Natomiast może nas zaskoczy tym, ale ja mi się bardzo podobał ten występ Edyty Górniak. Chociaż nie jest ona w żaden sposób, ale jakąś ulubioną pieśniarką czy wokalistką, to ja nawet mam genialny głos. I czasami mam wrażenie, że rzeczywiście taki głos, który wypracuje po prostu wszystkim, może być najlepszy, bo to nie byłoby tematu, czy Polska, czy po prostu nie sobie wow, to jest taki głos, który z nikim, nie da się z tym dyskutować, tak? Nie da się dyskutować z Polskalą, z wykonaniem, ona jakby kapitalnie zaśpiewała to, nie wiem, Ewa. Tak, ja dodam, że to było właśnie nasze najwyższe, drugie miejsce w 1994 roku, kiedy pierwszy raz wystąpiliśmy jako Polska. I rzeczywiście jej to otworzyło nieprawdopodobnie do jej kariery, ale ona po prostu, niezależnie od tego, czy wykorzystała z pytania, czy nie, ale ona to ma genialny głos. I po prostu piękno śpiewa, i czysto śpiewa, i to było po prostu nieprawdopodobne dla Europejska, więc znowu, że nie wykorzystała w życiu swojego talentu, bo nie jest chyba taka bardzo lubiana, albo nie ma takich szlagierów. Natomiast to jest nieprawdopodobny głos, nie? Więc tutaj wszyscy już tak uklękli, no bo to się wydało już z tym dyskutować, nie? Więc może pójdźmy w tą stronę, jak już nie mamy tego soft power, po prostu wytypujmy kogoś, kto jest po prostu na takiej godzinie, da się z tym dyskutować i na pewno musi dać daleko, ale jednocześnie ma ten seks appeal, ma ten wygląd, a nie tylko ten głos, ale tak jakby potrafi, ma ten performance, tak dalej, więc ona to wszystko potrafiła. No i zaszła najdalej. Ja to sobie wytypowałam też, że zeszła najdalej, bo to z panem byliśmy się zrobili do tej notatki. Najdalej jeszcze zawsze trzeba Michał. To jest moje miejsce. I troje, prawda, siódemka. I to są takie nasze największe osiągnięcia, nie? No ten Krystian Ochman, na którego tak liczono, w jednym
Że możemy zacząć sesję Q&A, już wyczerpałem swoje pytania, mamy jeszcze trochę czasu, także zapraszam. Dobrze, to ja będę podgrzewać zainteresowanie i zachęcam innych zadawać pytania. No właśnie mi się wydaje, że Christian Ekman jest przykładem tego, że sam głos nie wystarczy na Eurowizji. Tak. To był głos niedyskutowany, absolutnie. I 12 miejsce, nie? Bo jeszcze jak mówię, ósmy czy któryś, nie? No to daleko, daleko. Ten performance i cała idea numeru też ma bardzo duże znaczenie. Albo wręcz czasami odwrotnie jest tak, że powiedzmy wykonawca, który absolutnie wokalistycznie nie jest w stanie dobrze reprezentować swojego kraju, znajduje się na bardzo wysokim miejscu z jakiegoś innego powodu. Więc takich przykładów się wspomina San Marino, które jakimś cudem trafiło do finału. Parę lat temu, kiedy reprezentował San Marino turecki dentysta, bo było go na to stać, żeby sobie sfinansować takie wspaniałe wystąpienie i zapisać się na kartę historii. Z tego, co pamiętam, komentarze z tamtej Eurowizji, to było tak, że pan San Marino to śpiewa tak jak mój wujek na grillu. Ale właśnie ze względu na to, że to wystąpienie, ono było takie pełne serca, pełne pasji, i ta osoba została przedstawiona właśnie jako turecki dentysta reprezentujący San Marino. Chyba to gdzieś dotknęło serca wielu Europejczyków, którzy maksymalnie oddali na niego głosy. To takie sytuacje były sprawy. Ja napisałam tutaj chyba jeszcze, że soft power, znaczy taki dobry wizerunek, kreuje określone wrażenie, wiarygodność, prostota. Więc może właśnie to było tak, że on był wiarygodny. Że gdzieś w pewnym momencie właśnie tak jak maksymalnie był wiarygodny. Tak, był bardzo wiarygodny. To kształt jego jest coś autentyczne, prawda? Nie udaje, nie kreuje się na nikogo innego. Po prostu taki jaki jest. I to w pewnym momencie na przykład się okazuje bardzo ważne przy odbiorze. Kształtowanie wizerunku. Ale też chyba takim przykładem może być taki Portugalczyk, bodajże, który na przykład ten Portugalczyk, który właśnie chyba powiedział, że zwyciężył. I właśnie to była taka charakterystyczna postać, bo on był występował w Podróży Marynarce. Praktycznie nie miał żadnej choreografii, po prostu mikrofonie przestawiony. I w ogóle, że nie wiem, czy on był chory, czy ktoś z jego rodziny, ale on produkował chyba w tym występem. Jakby jedynym właśnie tym elementem najważniejszym był jego głos. I to był właśnie taki zresztą przykład, że właśnie ta postawa, taka szczerość, może faktycznie dokonać wszelkie tam efekty stosowane, choreografie, prawda? To nie zacznę się z tym, że wszystko, co zawsze najważniejsze jest prawda i autentyczność. Nie? Więc jeżeli mamy właśnie pewne rzeczy zawiodą, a coś autentycznego będzie takiego, co wzruszy ludzi, to to się potem okaże jest zdrowące. Także nie taka sztuka, to są właśnie projekty, tam widzę. Więc to zgadza się, że takie rzeczy mogą wygrywać, czy być promowane, to bardzo przynajmniej. Może sobie tak, jeśli jest taka możliwość, rozluźnijmy naszą dyskusję, bo temat w sumie taki, też wyszłam dzisiaj bardzo ciekawa to wydarzenie, cieszę się, że Pani do nas dołączyła, ponieważ ostatnio myślałam sobie, czy jest jakieś takie wydarzenie w ciągu roku, albo takie, które się odbywa co roku, które sprawia, że wszyscy Europejczycy od Lizbony, jak ostatnio Komisja Europejska... Wszystkie sportowe wydarzenia są takie. Ale właśnie sobie pomyślałam przede wszystkim o mistrzostwach piłce nożnej. To jest teraz. No ale Eurowizja to jest taki... Eurosport. Eurosport, jak to się nazywa? Euro... Euro. No właśnie, mistrzostwa Europejskie piłce nożnej, tak. Mamy Eurowizję, no takich wydarzeń nie ma za wiele. Ale nawiązując do tego, wspomniałeś o Salwadorze, Portugalczyk, też mam wrażenie, że on wygrał akurat w takich latach, kiedy przed nim i po nim była bardzo duża aktywizacja właśnie na artystów takich performatywnych, kiedy każdy chciał zaskoczyć swoim tańcem, więcej ognia, więcej świateł, więcej jakichś szalonych pomysłów. Kiedy potem na tle tego wszystkiego wychodzi chłopak, który po prostu bardzo prostym, ale widzicie, zaczyna śpiewać to, co leży mu na sercu, on to robi wrażenie, bo to jest inne. Też może na Eurowizji chodzi o to, jaki byłby przepis dla Polski, żeby kiedykolwiek ją wygrać. Trzeba w końcu zaskoczyć. Albo trzeba zaśpiewać Butterflow. Tak? Trzeba zaśpiewać jakąś piosenkę, która na przykład będzie odnosić się do czegoś takiego, co wszyscy znamy, nie? Tak jak ta Abba. Abba została za to Waterloo, nie? Tak. Za tą piosenkę. No więc
Ale to też się sprawia, że już żadna, znaczy ja nie tak dokładnie nie śledzę, bo może były takie piosenki, które nawiązywały do takich wydarzeń historycznych, czy długo się też dobrze śpiewa, bo troszkę tego mi chyba brakuje, nie? Bo to jest konkurs po prostu śpiewających artystów, ale jeżeli jest Eurowizja, no to może coś powinno być jeszcze z Europą, nie? Znaczy w tym właśnie Ukraina poprzednio nas wydała, to ta piosenka 1944, ona się też właśnie odwołuje do historii dosyć traumatycznej, więc no, to też było właśnie wzbudzało różnego rodzaju konkurencję, no bo wiele osób mówiło, że to jest takie trochę pójście na łatwiznę, że jak się rzuci taki bardzo smutny, ciężki temat, zaśpiewałby smutno, no to nagle jakieś uruchamiają się właśnie w widzach, w telewizjach, w biury też uczucia, które powodują się zagłosuje. W ten sposób, a nie inaczej. No to też trzeba porozumieć, żeby to było właśnie organiczne, tak jak pani wskazuje, ponieważ w przypadku tamtej piosenki wykonywała ją Jamala, która jest sama w tym swym tatarką, to jest historia jej narodu, więc to była bardzo osobista piosenka dla niej. Wątpię, że gdybyśmy po prostu wytypowali wykonawcę z Polski, powiedzieliśmy mu, no to zaśpiewaj teraz coś historycznego o Polsce, zróbmy bitwę pod Grunwaldem, to by było takie organicznie, tak bardzo by dotknęło serce Europejczyków. No, raczej nie. No nie, no pytanie właśnie, pytanie właśnie takie, czy te piosenki powinny się też odnosić do tego, czy jeszcze treściowo, czy nie. Czy to już może być taka blanka, która mówi solo? Będę teraz solo. I po prostu pokażę ci, co potrafię, nie będę teraz solo. No okej, nie? Znaczy, bardzo trudno napisany tekst, że nie wiesz, tak jak na 20 latka, ale no, czy to jest, czy to jest na miarę Eurowizji, nie? Więc jest pytanie, czy mamy co wybierać, proszę Państwa. Nie, czy mamy po prostu czym wybierać, jaka jest ta muzyka, nie? Czy są w kandydacie, co oni śpiewają w ogóle, co oni grają, czy oni grają coś na serio, czy to w ogóle jest tylko taka dyskoteka. Ja nie Madonna, prawda, wyrosła z dyskoteki i podla śpiewała w Nielsku, ale potem stała się bitną, właśnie królową pop, prawda, no ale to jest ciągle pop, nie? Okej, można zaczynać różnie, ale tak się zastanawiam, czy po prostu, jakie są te zgłoszenia, jakie są te kandydaty, jakie są te osoby, które uczycie, jaki jest kalibr tych artystów, no, którzy próbują się dostać do tego. Nie wiem, czy oni dali się do rządy Sybeliana, tego konkurenta. Oni to są myślę może lepszy, ale też nie jest jakiś pokażę, która ma dużo ważniej. Mi się też wydaje, że właśnie rozrywka i pop, ale no, aktualnie muzyką popularną jest nie tylko stricte muzyka pop. By popatrzeć na wykresy i rankingi najbardziej słuchanych, tych sprzedawanych płyt w Polsce, chociażby, ale też w całej Europie, no to jest i rap bardzo, bardzo wysoko. W zasadzie coś pomiędzy popem a rapem zajmuje większość miejsc pierwszego top 10. Podobnie muzyka elektroniczna, czy tam wiadomo w wokalu jest często trochę mniej, albo jest bardzo taki już autotunowany, ale no, w 2000, nie wiem, którym tam właśnie Szwecja czy Finlandia przecież zrobili taki hard rock, no chyba hard rock, aleluja, swoją drogą. Z Finlandii, tak. No i wygrało, no bo to było całkowicie coś nowego, to już w ogóle poszło całkowicie w drugą stronę, ale no mimo wszystko uważam, że chociażby rap jest już częścią tej stricte popkultury. A no nie ma raczej reprezentacji, a bardzo dawno nie wiem, tego słucha, więc to nie będzie tak, że nagle co to jest za muzyka. To ludzie tego słuchają. Ale rok jak się tego wymagam, nie też tam się już pojawia, no więc takie zespoły, które to coś pomiędzy popem a rapem, aczkolwiek no, właśnie no, często ten rap przedstawia jakieś konkretne też subkulturę, bo kulturę w obrębie krajów i Francja ma swój bardzo dobry rap, Polska, Włoszek jest też, to też się nie kojarzy koniec końców, ale też mają silną scenę rapową i no i to też może jakby właśnie dać jakąś taką autentyczność na scenie. No to będzie wyrażać siebie, no, czy artyście, tak? Znaczy to nie było w stwierdzeniu, tak jak mają, czy cały i wewnętrzne. Natomiast organizatorzy wybrali właśnie, no to są sobie wiecie, no to są telewizje publiczne, tak? I dbanie się na to, dokładnie, tak naprawdę. Nie można na przykład puszczać jakąś telewizję, radio publiczne, wiecie. Z drugiej strony w Europie nie trzeba też przeklinać. Nie wolno. No więc, jeżeli ktoś się przeklina, to jeszcze się przeklina. Są też
rap grzeczy, no to trochę nie rap, prawda? Nie? Jest jeden, czy... Teraz to jest chyba szerszy problem, bo były kraje, które wysyłały rap, ale to jeszcze nigdy nie wygrało, ani nie było w pierwszej dwójce. Też nie wiem, czy to nie jest tak, że według, trzeba byłoby to sprawdzić, ale czy według regulaminu Eurowizji musi być ileś tam sekund piosenki śpiewane. To też wiązało się z tym, na przykład Kalu w zeszłym roku miał elementy rapu, ale oczywiście cała piosenka miała melodię i była normalnie śpiewana. Był cały gotów, chociaż normalnie to już na co dzień tworzy właśnie rapowe bardziej rzeczy. Więc nie wiem, czy to też nie będzie tak, że będziemy zmierzać albo bardziej w stronę takiego R&B, albo te, nie wiem, niektóre zwrotki będą się pojawiać rapowe, jeśli kraje będą chciały eksperymentować z tym. Bo ludzie to lubią, wiem, że ludzie to lubią, ale no nie wiem, czy ten format to jest format tej piosenki eurowizyjnej rap, właśnie mam już jest. Podpadłby format piosenki eurowizyjnej, która potem przez cały rok gra z różnych stacji radiowych, do której ludzie wspaniale się bawią. Bo troszkę o to też chodzi w tej muzyce, żeby ona spotkała się z bardzo szerokim społecznym odbiorem. No właśnie, więc jeżeli ma się z takim bardzo szerokim społecznym odbiorem, to musi być dostosowana do tego, co na przykład społecznie. Ale wiecie, na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, o czym w ogóle nie mówiliśmy? Mianowicie na pomocy miasta, pomocy kraju i miasta. Ja czytałam teraz o Liverpoolu, prawda, który jest, do, jest gospodarzem. To jest niesamowite wydarzenie dla miasta. I to jest niesamowita dyplomacja miasta, o czym w ogóle nie rozmawiać. Mianowicie, że miasto, które dostaje tą Eurowizję, da to tam oczywiście wygodnie się finansowo, mianowicie się ta Unia Nadawców, to jest miasto, tak dalej, to jest cały tam deal finansowy. Ale to jest przede wszystkim ogromna promocja, dlatego że temu towarzyszy niesamowicie dużo wydarzeń wokół tej na przykład areny, tak? Tam jest Liverpool, to się nazywa EFO, jakoś arena. Duża, wielka arena, która nie jest w centrum. I to jest oczywiście tym największym ich takim centrum kongresowym, centrum koncertowym. Ale to jest powiązane z różnego rodzaju wydarzeniami pomniejszymi, tak jak przy wielkim festiwalu, prawda? Także dużo rzeczy się promuje, dużo zespołów tam się pojawia i tak dalej. Oni mają to otwarcie, tak, gdzie wszyscy są na tym turkusowym dywanie. To jest jedna rzecz. Ale też sobie wypisałam, że Ukraina prezentuje się tam w Liverpoolu i to są na przykład moda ukraińska, wystawa strojów tradycyjnych ukraińskich, murale ukraińskie, wycinanki ukraińskie oraz jest prezentowana współpraca z Liverpool z Charkowem, który jest miastem UNESCO, miastem UNESCO do spraw oczy języki, to się jakoś nazywa, miasta kreatywne języki. Charkow ma ten tytuł. Więc to jest też pokazywane. Pokazywane są wystawy w tej Liverpool Gallery. Tam różne takie jeszcze nazwy były i tych dzienniczek, miejsc, gdzie właśnie bardzo dużo różnego rodzaju wydarzeń. To jest właściwie tak jak takie targi artystyczne. Więc to jest ogromne wydarzenie dla miasta. Zaktywizowane są doki, gdzie w ogóle jest to centrum Liverpoolu i tam odbywają się różnego rodzaju. To jest właśnie to Tate Gallery, taka filia moda piękna i wzglądy, które są taką galerią znaną w Liverpoolu. Także to jest po prostu bardzo duża taka festa dla miasta. Więc wydaje mi się, że tam w ogóle towarzyszą tego rodzaju wydarzenia, których nie widzimy, bo nie widzimy tylko to, co, na co głosujemy, czy widzimy tylko ten element, który jest w telewizji. Ale to jest po prostu też wielka promocja miasta. No dlaczego też, no wiecie, to Liverpool, które w ogóle ma imidż miasta muzyki, nie? Sportu i muzyki, prawda? No Beatlesi i tak dalej. No i teraz oczywiście jeszcze do tego rodziny, tylko wzmacniają ten wizerunek muzyczny. To jest tylko wzmocnienie tego ich pomysłu bardzo już wyraźnego wizerunku muzycznego. To im oczywiście niezwykle pomoże w takiej promocji niezwykle jako miasta muzyki. No, więc to są, to oczywiście jest, w tym jest na pewno polityka. Znaczy tutaj na pewno chodzi o politykę miasta właśnie poprzez kulturę. Kultura jest niesamowitym instrumentem promocji miasta. Niesamowite. Gdzieś w obecnych czasach, to teraz jest tak samo, to nasze wszystkie pochody są ogromnym instrumentem też promocji miasta. Niezależnie co będziemy o nich mówić, czy są dobrze, że organizowane, ale one są organizowane też po to, aby promować miasta. To są te wielkie różne wydarzenia międzynarodowe, które mają promować miasta. I to jest właśnie soft power miasta dzisiaj. Miasta. Dlatego one zaczynają się dyplomacji właśnie dyplomacji akcji, dyplomacji. Nie, to jest właśnie te momenty, kiedy miasto właściwie
zaczyna i miasta, europejskie miasta, czy europejskie stolice kultury też prowadzą swoją dyplomację, tak? Oni też prowadzą swoją dyplomację. Więc to, co się dzieje się w Liverpoolu, zobaczcie, co to mówi do Liverpoolu, nie? Liverpool, a ten przyjechał do Liverpoolu, to pokazał się w Liverpoolu, to, i to wszędzie będzie na ustach Liverpoolu, o to chodzi, tak? Więc to jest niesamowita promocja, ale to jest świetne. To mi się bardzo podoba, to rzeczywiście miasta mogą na tym niezwykle zyskać. Dlatego na przykład, gdyby kiedykolwiek Polska była gospodarzem, to nie Warszawa, to bo tam jest nadawca główny, proszę, to by tam jest siedziba nadawcy, to wydaje mi się, że też po prostu można by, bo też na, jestem przekonana, że wtedy, bo nie wiem czy wiecie, że każde miasto ma ten swoje takie motto, nie? United by music jest teraz? United by music, nie? Każde miasto... Nie, wcześniej nie wpadnie na to motto. United by music, ale każde miasto, powiedziałam, każde miasto, które organizuje Eurowizję, ma swoje motto. Na przykład Estonia miała w ogóle właśnie czegoś tam, kryta jest. Różny temat prasa, na przykład Lightning, o przewidzenie, no i właśnie United by Music w Liverpoolu, prawda? I to pierwsze, no, wymyślacie, specjalnie wymyślacie to motto, prawda, po coś, potem to motto jest na logo, i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście wszystko to prowadzi, całą tą promocję miasta, kształtowanie właśnie wizerunku miasta, jako tego zjednoczonego jakiegoś muzyka, przez wszystkich muzyków, to się wszystko się utrwala, prawda, w naszej pamięci. Więc to jest niesamowite, to rzeczywiście wygranie Eurowizji jest bardzo korzystne z punktu widzenia dyplomacji miasta, i potem będzie robić sobie Eurowizję. Ja mam takie kontrowersyjne pytanie, no bo skoro tak mówimy o inkluzywności, ale również było o przyszłości Eurowizji, to ja się bardzo dziwię i tak rzucam to pytanie, że skoro mamy Eurowizję Junior, a patrząc się na sytuację demograficzną Europy, dlaczego nie mamy Eurowizji Senior? Mhm. Tak, trochę żartuję, ale nie do końca, dlatego że jak się tak patrzy na tą scenę muzyczną i te występy, dominują młodzi, atrakcyjni ludzie, a dlaczego w zasadzie, a szczególnie, że kto ma oglądać tą telewizję? Przecież już w zasadzie za chwilę to nowe pokolenie już nie będzie w ogóle tej Eurowizji oglądało, więc jeżeli może to jest ta droga, nie wiem co z tym życzę. Nie mam pojęcia, jak oni to wymyślają. Ja tylko tyle mogę powiedzieć, że słyszałam, że Eurowizja Junior, tak? Znaczy to Eurowizja Kids, tak? Czy tam młodzież? Jest tak. Nie widzę dużo kontrowersji, jeśli chodzi o powody etyczne. Że się po prostu tych młodych ludzi robi taki jazd, że to nie jest zbyt etyczne, bez względu, czy to się otrzyma. Natomiast syn może jest najbardziej stąd. Miałem prawo na jedną kategorię na Eurowizję, którą wygrywamy. Czyli ja wychodzę z założenia, że jeśli ci, co zarządzają tym konkursem, robią badania, więc jeśli im wyszło, tak, że ludzie tego nie będą oglądać, no to nie robią. Albo może mają plany, żeby to zrobić, bo wyszło im, że się o to opłaca, ale no, jeśli tego teraz jeszcze nie robią, to ja po prostu wychodzę z założenia, że na razie się to nie opłaca, bo im się jeszcze nie zdążyli to zorganizować. Ale no, też mi się podoba ten pomysł na to. Tak. No to jest ten voice, tak? Voice jest tak, są seniors, tak? Ten jest, on jest bardzo podobny. Bardzo jest fajny, nie lubię, ale myślę, że to jest jakaś, na pewno jest to jakaś droga, ale ja nie wiem, czy w ogóle, to zależy wszystko co organizatorzy, znaczy ja tam nie sobie tego, ja nie myślę, bo dla mnie może już samo logistyczne przygotowanie właśnie na zero takiego wielkiego wydarzenia to jest bardzo dużo. I jakby nie chcę tego rozszerzać w ogóle, po prostu na żadną inną formułę, tylko dopracowywać tą formułę, która jest, czy tak jak właśnie mówiliśmy tutaj, wprowadzać większą różnorodność, jakieś zmiany, trochę zmieniać właśnie trochę modułować formułę, nie? No bo to może uczelnić, to tak jak tam powiedziałam, to tematem, jakimś wątkiem, można coś kształtować, prawda? Niż na przykład rozwijać dodatkowy zupełnie konkurs. No ale tak, w kontekście tematów demograficznych, nie tak to zasadzone. Może jeśli w przyszłości Eurowizję nawiążę, było to pytanie, ale nie problem teraz, ponieważ w ostatnich latach bardzo wielu państw, szczególnie bałkańskich, zaczęło po prostu rezygnować z udziału w Eurowizji. Mówiłem w ten sposób, że po prostu brakuje nakładów finansowych w związku z pandemią, kryzysami bieżącymi i to jest dla nich bardzo frustrujące, że oni co roku biorą udział w tej Eurowizji, nigdy
ponieważ większość Eurowizji finansuje 5 państw Europy Zachodniej, które byli założycielami samej Eurowizji. Faktycznie główny jakby ten strumień finansowania idzie od nich, ale mamy też bardzo dużo państw, dla których samo wystawienie na przykład swojego zespołu czy swojego wykonawcy to jest duży nakład finansowy, którego my może tak siedząc tutaj na ulicy sobie nie wyobrażamy, ile ta cała organizacja kosztuje. Więc pojawia się ta frustracja i jeśli odminusujemy tych wykonawców, plus odminusujemy państwa, które są pod sankcjami, czy to Białoruś, Rosję, odminusujemy takie państwa, które nie biorą udziału już bardzo wielu, czy ostatnio w 12 roku biorą udział. Może, nie wiem, gdyby doszło do zmiany prezydenta i politycznego kraju, może by coś się tam też zmieniło, ale tak naprawdę w Eurowizji już nie ma kto brać udziału. Jakby te półfinały, które teraz mamy, to są małe półfinały, jest mało wykonawców, więc nie wiem, czy to nie jest tak, że Eurowizja po pierwsze się sypie. I to jest taki mój pierwszy wątek, tak, czyli wykonawcy, ile państw będzie reprezentowanych, czy to jest faktycznie już taki międzynarodowy konkurs, czy będzie ich wykonawców coraz mniej. A druga rzecz, to może nie wiem, czy powinnam zarzucać teraz tą wędkę, no ale przyszłość piosenek generowanych przez sztuczną inteligencję, jak z prawem autorskim i tego typu rzeczy, które, nie wiem, przy tej Eurowizji nie pojawiło się raczej takich zastrzeżeń z tego, co obserwowałam, ale to nie wiem, czy przynajmniej. Co myślicie? To dużo tematów. Tak. Może ktoś ma swoje przemyślenie. Znaczy, ja mówię o tym AI, no, to jest kwestia, taka granica pomiędzy tym, że jest piosenka stworzona sztucznie, używając tylko głosu, tak jak teraz tam spotkanie Goesta, czy od jakiegoś Drake'a podkładali, to jest powiedzmy świeże, ale no z perspektywy rozwoju muzyki, no to ostatnie 20 lat to nakład artysty jest jakby zależny od artysty oczywiście, ale czasem jest to coraz mniejszy. To de facto tylko użyczanie swojego głosu w wielu przypadkach i twarzy wizerunku, jakiegoś tam ruchu scenicznego, a pisanie tekstu, stworzenie bitu, stworzenie w ogóle całego pomysłu na piosenkę jest po stronie producentów, twórców i tak dalej. I to, że powiedzmy teraz wchodzi AI, który jest w stanie w ogóle parę osób z tej ekipy technicznej wyrzucić, a zostawiając dalej tego artystę, który życza twarz i głosu, tak naprawdę dużo tu nie zmienia. Ale to też bym poszedł, że to bardzo szybko przyspieszyło, ale jeszcze na takie konkursy jak Eurowizja, to myślę, że no, tam po prostu regulaminowo to zabronię. Znaczy wiadomo, można tego nie znaleźć, że ktoś tak zrobił, ale wydaje mi się, że mimo wszystko znaleźliby, ale nasze na Spotify na pewno będzie zalane tego typu muzyką i tylko teraz pytanie, czy to dobrze, czy źle. Ja się najbardziej boję, nawet nie tego, że nowy artysta będzie tworzyć AI, tylko boję się tego, co już się w zasadzie trochę dzieje. Na przykład jest taki klasyczny śpiewak, to znaczy piosenkarz, który śpiewał z Black Sabbath, Ronnie James Dio, zmarł 10 lat temu i jego wdowa uznała, że jednak chciałaby trochę jeszcze zarobić na mężu, który już nie żyje i jeździ, on dalej koncertuje, to znaczy koncertuje jego hologram. No więc ja teraz sobie całkiem mogę wyobrazić, że ona teraz, na przykład ona będąc jego, jakby mając jego prawa wszystkie, może też na przykład teraz przy pomocy tego wspaniałego narzędzia tworzyć jego nowe piosenki. W ten sposób całkiem dobrze możemy sobie wyobrażać, że za 20 lat będziemy słuchać kolejnych wydań nowe wydania Johna Lennona i McCartneya, którzy już będą w zaświatach, ale będą ich hologramy występować wraz z nowymi piosenkami. To będzie naprawdę koszmar. To jest to pytanie, czy to jest koszmarne. Mam nadzieję, że to nie będzie. Znaczy, to się stanie na pewno, ale to jakby trzeba się z tym pogodzić i znaleźć, jak to usystematyzować i usankcjonować. No, chociażby jak są pomysły z dosyć popularnego myśliciela Harry'ego, żeby AI, każdy twórczy tekst czy piosenka musiał się podpisać, że to jest AI. To jest takie bardzo prozaiczne rozwiązanie, ale jakieś jest. Ale no, nie unikniemy tego tematu. Nie ma opcji, nawet jakby się wszystkie potężne firmy, korporacje, rządy zmówiły, żeby jakoś to zablokować, to zawsze się znajdzie ktoś na świecie, gdzie ma tą technologię i będzie chciał ją wykorzystać. No nie wspominam o Chinach, ale no zawsze się znajdzie ktoś, kto wykorzysta to i
Więc trzeba nie zabraniać, tylko szybko adaptować się i znaleźć rozwiązania, które pewnie rzeczy ograniczą. Natomiast chcę uzupełnić, wydaje mi się, że są finansowane tak, ale może się mylę, że każde państwo, że to każde państwo członkowskie Unii, na bardzo płaci składki. Być może któreś mają większe, ale ja się, czy ktoś są większe te składki do dużych państw, czy, ale ja się to z jednym się nie opłaca, ponieważ oni owszem inwestują w to, ale czyli jest bardzo dużo reklam i potem wpływy z tych reklam są też jakby dzielone między innymi, tak samo wpływy biletów i wpływy sprzedaży, które się do tego toczy. Więc to jest tak, że oni też zarabiają i oddają sobie te pieniądze w pewnych rozwoju. Przynajmniej tak, że nie masz takiego rachunek matematycznego, ja mogę tylko wiem, czy to będzie spinać, ale oni przede wszystkim bardzo zarabiają z tego. Prawda? Więc to jest takie bardzo komercyjne też przedsięwzięcie. I być może różna składka właśnie jakiegoś mniejszego kraju, to jest jakby za dużo w porównaniu, nie wiem, z budżetem danego nadawcy, ale to jest też tak, że to się potem zwraca, bo to nie jest tak, że któryś z nich zabiera sobie te pieniądze, to jest wszystko, co jest potem z tych wpływów, oni muszą między siebie podzielić. A im więcej na przykład będą mieli reklam, tak co nadawcy proszę z reklam, no to tym więcej będą mieć pieniędzy, nie? Więc to jest na pewno bardzo poważne i duże przedsięwzięcie biznesowe. Być może ono jest jakoś tam tak zorganizowane, że powoduje jakąś frustrację na firmę. Właśnie tego do końca nie wiem, ale wydaje mi się, że oni bardzo dużo też zarabiają i to jest, no i muszą to podzielić po prostu między członków innych nadawców. Więc to się gdzieś tam zwraca. Ale to, że to jest wielkie przedsięwzięcie biznesowe, to widać, nie? Pod każdym względem, łącznie właśnie z tym, że które miasta dokładają i tak dalej, więc nie do końca bym wierzyła, czy tak nie do końca się chce wierzyć, że nie ma na to, że nadawca nie ma na to pieniędzy albo że. Wydaje mi się, że może właśnie frustracja tego rodzaju nie wygrywa się, tak przestanę wierzyć w to, że to jest uczciwe, tak, albo być może właśnie ten wkład, który muszą oddać w stosunku do budżetu nadawcy, na przykład no, takiego państwa, czy Bułgaria, czy poziom Hercegowina, może takich małych państw, które mają małe budżety, to jest może za dużo, nie? Ale na pewno sobie gdyby stworzyć jakimś algorytmem, prawda, jakoś zabliczając właśnie populację i tak dalej, jak zwykle takie sprawy. Więc niestety bym może tego tak nie widziała. Natomiast niewątpliwie może być tak, że może budzić podejrzenia, tak, to, że prawda, no ale to nie wiem, to znaczy muszą sprawdzać, muszą teraz przekazywać poziomie tak przejrzyście, tak, pokazywać, jak to było głosowane i tak dalej, żeby no, to musi być transparentne, prawda? Jeżeli tego rodzaju konkurs nie będą transparentne, to wiadomo, że to będzie różnego rodzaju podejrzenia. My też nie wygraliśmy w ogóle. Czy my jesteśmy gdzieś w tyle? Tylko dodało, że właśnie i tak dalej. To jest też no, takie powrotu, to jest dobrowolne, nie ma przymusowej integracji, nie? Tylko ta integracja powinna być dobrowolna i powinna opierać się na swoje szacunku do partnera. Czy mam jeszcze jakieś pytanie? Ja mam jeszcze pytanie. Powiedziała Pani wcześniej, że liberty jest państwo istotne Europejczyków. Kto jest dla samego kultury? Liberty, jako miasto. Jeżeli rozmawiamy o mieście, o nadawcy, to chciałbym spojrzeć o BBC. BBC właśnie. BBC, które w okresie eliminacji do Eurowizji ani razu nie użyło słowa Ukraina we wszystkich swoich reportażach. Mm-hmm. I chciałbym się spytać o zdanie i też na ten temat. Znaczy ja myślę, że nie wyłapałam, nie doczytałam i nie wiem, dlaczego w ogóle na BBC zdecydowali, że Liverpool wybierze. Było tak, że Ukraina chciała to zorganizować, ale tam chyba do... Tym bardziej, oczywiście to, że Anglia jest poza Unią, nie ma tutaj znaczenia, Wielka Brytania, ale to też nie ma nadawców, ale... Nie, to drugie miejsce wytyczy ten miejsce, tak? Tak, drugie miejsce. To dlatego było, dlatego Wielka Brytania była, bo zajęli drugie miejsce, a Ukraina, może to nie ma... Okej, drugie miejsce, tak. Tak, no ale do końca z tego co pan, może nie do końca, ale tak dosyć długo walczyła Ukraina, żeby że dadzą radę zorganizować się tam w Lwowie, albo gdzieś przy granicy bliżej z Polską i tak dalej, ale ostatecznie
decydenci stwierdzili, że nie, że nie będą ryzyka. No wiadomo, też zrozumiała decyzja, stąd Wielka Brytania, był rozpisany konkurs i wybrał Liverpool. A właśnie ten konkurs to był wewnętrzny, które miasto. Tak. To było jasne jeszcze, nie? To konkurencja jest tego. Mogą się zgłaszać wszystkie miasta, które chcą potencjalnie zorganizować. Jeszcze tak odnośnie tego BBC, to BBC też wypuściło taki krótki filmik reklamowy, jak właśnie Liverpool przygotowuje się do Eurowizji. I tam jest temat ukraiński, tam jest bardzo dużo takich niewielkich elementów, flag, są Ukraińcy przede wszystkim na tym filmiku, więc jest gdzieś tam powiedziane, że to jest jednak ukraińska Eurowizja, tylko jest po prostu Liverpool, także może wcześniej tego nie używali, ale teraz. Tak jak mówiłam, z tego tygodnia jest dużo wydarzeń, które się odbywają tam, gdzie było w trakcie Eurowizji, więc gdyby już chodzi jakoś oddany, może jakoś się... Ale my logo jest przecież tutaj. Ja będę dość o flagach filmów, bo jest to nie ma dodania, że flag tylko pokażę filmy przyjmuje. Ja wiem, że akurat o filmiku z BBC, jak tam o tym. Właśnie chodzi mi o reportaże na temat, jak być o tym, nie, ja mówię o takim, że taki chłopiec biega po mieście i mówi wszystkim, że Eurowizja będzie biła w chuj. Tak, to ja jeszcze a propos tego, ale pani też wspomniała o tym kosztowym bywanie. Kto mnie kojarzy, nie śledzi, albo nie jest taki zaorowany, to turkusowy dywan. To było takie wydarzenie otwierające całą Eurowizję, gdzie zapraszali gwiazdy. No i normalnie to jest tak z roku na rok, że robią z tego wielki event, że otwiera się samochód, wlatuje dwie, trzy kamery, to wszystko jest profesjonalnie nagrywane, tutaj wchodzi taka gwiazda, najpierw z jednym prezenterem, wywiad potem z drugim. Jest taki power w tych wywiadach, w tych wszystkich. Natomiast w tym roku zorganizowali to trochę tak jak my nagrywamy, jedną kamerkę. Więc no, dla nas to po prostu my jesteśmy, wiecie, działamy regionalnie, a Eurowizja jednak kosztuje, więc mogliby się bardziej postarać, żeby to zrobić trochę lepiej. Natomiast zazwyczaj na takich eventach zamyka, albo otwiera, albo zamyka ten dywan państwo, które wygrało. Więc w tym roku mieliby wyjść przedstawiciele Ukrainy, Korczyn, zespół. Natomiast wyszli przedstawiciele Wielkiej Brytanii. A przedstawiciele Ukrainy nawet nie otwierali tego całego kursowego dywanu, tylko byli gdzieś w środku, tam minuta pogadania przed kamerką do widzenia. No i to tutaj się zgodzę, to było jakieś trochę takie mało dowartościowane, gdzieś w środku, tak żeby nie było to zauważone, więc myślę, że mogliby trochę lepiej z jakimś takim protokołem do tego podejść, żeby to zorganizować bardziej po prostu odpowiednio, na przykład nie wiem, że Wielka Brytania otwiera Ukraina zamyka, albo w drugą stronę, żeby stworzyć tam jakąś ramę, no ale ja rozumiem, że tutaj organizatorzy po prostu gdzieś tam turkusowy wpływam zupełnie między palcami. Zobaczymy, co nas czeka, czy będzie to będzie wyszło dzisiaj wieczorem, czy nie. Bo to jest właśnie jeszcze pytanie, czy się właśnie promuje, miasto chce się samo promować, czy jako organizator, ja wiadomo, to może być to mówić tak jakiegoś egoizmu też, nie? Że właśnie ponieważ my to przejęliśmy, my to robimy, no to już my chcemy coś z tego mieć, nie? No i właśnie, czy jednak dajemy jakieś oddajemy pole temu innemu wygranemu, który właśnie z przyczyn od niego niezależnie przekazał ten tytuł, nie? Czy jednak jak już nam przekazał, to okej, trudno, ale to jest teraz nasz event, my to robimy i my na tym zbijamy kapitał, nie? Także wydaje mi się, że tutaj po prostu mogą gadzić, ale naprawdę bardzo ostre zasady konkurencji, nie? Takiego komercji mamy. Zresztą Brytyjczycy, to mi się wydaje, że to jest tak, że my musimy te miasto tam zarobić na tym pieniądze też i być jakby ten sprawy sukces. Liverpool był Europejską Stolicą Kultury w roku 2008. Był jednym z najlepiej, chyba jedna z najlepszych Europejskich Stolic Kultury. Czy to jest miasto, które jest przetrenowane w ogóle w stolicach międzynarodowych, w takich wielkich eventach międzynarodowych, to było, oni wydali tam w tamtym okresie, to była najwyższa kwota, to było 76 milionów euro. Żadne inne miasto wtedy, do 2008 roku nie zyskało takie kwoty przy, jeśli chodzi o pieniądze na wydarzenia, w ogóle na cały program roczny, bo 76 milionów euro w tamtym okresie,
wcześniej to były kwoty 66, tam 65 i to na przykład też był Glasgow. Takie stare, znaczy miasto, które w ogóle było w roku 1990. Więc oni po prostu byli w stanie bardzo dużo na to wydać i to przekroczyli taki Rubikon wtedy. Od tamtego czasu właśnie miasto zaczęło wydawać coraz więcej, się okazało, że mogą to zrobić w Polsce, że jest taką wielką pompą, może tak planowane miasto, może mieć na to pieniądze i tak dalej. A co jeszcze jest ciekawe, Brytyjczycy mają swoje Ministerstwo Kultury, owszem, ale jak Państwo wiecie, są podzieleni na te cztery części, wobec tego tak naprawdę może są też do tego pomysłu pieniądze, to jest jeszcze Anglia, prawda? To jest świetne Anglia. Więc to jest jeszcze te pieniądze Anglii, wobec tego oni na przykład bardzo często w tych funduszach, jak pamiętam, mają mało pieniędzy tych ministerialnych. Oni bardzo mocno są jako związani z pieniędzmi tymi lokalnymi, regionalnymi. W związku z czym na przykład to też jeszcze budziło takie zdumienie, że jeszcze tak duże pieniądze są w stanie je zabrać właśnie bez użycia tych środków takich centralnych, nie? Podczas kiedy na przykład Europejskie Stolice Grecji było bardzo często tak, że w ogóle nie były środków ani regionalnych, ani lokalnych, nie były ministerialne, bo w ogóle nie byli w stanie się dogadać pomiędzy to miasto z regionem, czy z powiatem, powiedzmy, nie? No to Ministerstwo Kultury ratowało taką Europejską Stolicę Kultury i mówiono, dobra, my tam wam to wszystko damy, to się to musi odbyć, nie? No więc Wielkie Brytanii zawsze te kwestie finansowe są bardzo na wysokim poziomie, znaczy jeśli chodzi o Europejską Stolicę Kultury, to były dwie właśnie Glasgow i obie były bardzo dobre i obie podnosiły poprzeczkę, można tak powiedzieć, a to Glasgow w 1990 roku to było w ogóle hitem, dlatego że to było miasto, które w ogóle się kojarzyło z kulturą, tak? Pozyskało ten tytuł w 1986 na 1990. I po prostu, no po prostu wszyscy byli zdziwieni, że takie miasto odbywa ten tytuł, prawda? Bo nie jest miastem kultury, miastem portowym, nie jest miastem, które na tym odbijało się bardzo mocno tak postindustrializm, tak, że tam po prostu kończyły działalność fabryki i tak dalej, bo bardzo dużo bezrobotnych i tak dalej. I Glasgow mieliśmy taką kampanię Renaissance of Glasgow. I właśnie jakby w związku z tą kampanią właśnie postanowiłem uderzyć o ten tytuł europejski, który jeszcze miasta kultury zdobyli i postanowili i wynieśli, że to jest miasto w zmianie, takie przemianie i tak budowali tam swój imidż europejskiej stolicy kultury. Miasto jest przemysłowe, z miasta poprzemysłowego i idącego w kierunku przemysłu kreatywnego. Tak? A wtedy przemysły kreatywne w 1986 roku to w ogóle mało kto wiedział, co to jest, nie? Więc oni pomyśleli, że te post-industry to będzie po prostu creative city, tak, i tam creative industry, tak? No i tak zrobili, tak, w tych dokach portowych i tak dalej zrobili miejsca na galerie, na filmy reklamowe i tak dalej, tak dalej, zaczęli to sobie przekształcać, więc nie wszystko im się udało, ale to było niesamowite, znaczy było to zrobione niesamowite wrażenie, że oni wymyślili właśnie creative industry, zrobili post-industry, creative industry, bawili się tymi słowami, i poszli w tym kierunku i to była zmiana w ogóle wizerunku miasta, nie? Więc można też w ogóle w takim kierunku iść, więc tak jak mówię, wydaje mi się, że wydarzy tylko wzmocni markę miasta, to miasta w języku. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To już 4 godziny, które mniej więcej zaplanowaliśmy, więc ostatnia szansa. Dobrze. W takim razie możemy skończyć. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani doktor za przyjęcie zaproszenia, za to spotkanie i za dużo, dużo wiedzy merytorycznej na temat Eurowizji i nie tylko. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać na kolejnych związanych z Europą, czy z kulturą europejską, czy z dyplomacją kulturalną w wydarzeniach. Także bardzo dziękuję. Chciałbym również podziękować naszym słuchaczom, że przyszli tutaj tak licznie. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Także brawa przede wszystkim dla pani doktor. Dziękuję, że Państwo przyszliście naprawdę i że chcieliście nas posłuchać. Jestem po prostu zbudowana taką ilością osób. Myślę, że zapraszamy na przyszłość. Dziękujemy bardzo. Ja tylko dodam, gdyby ktoś chciał śledzić nasze eventy publiczne, to tam jest wpis do newslettera, można się samemu wpisać w relacji.